Rozmawialiśmy chwilę przed meczem, że tutaj wszyscy kibice w Olsztynie liczą na zwycięstwo, ale nikt nie spodziewał się aż tak wysokiego wyniku. No powiem szczerze, że tak, że też spodziewaliśmy się, że ten wynik będzie... Znaczy generalnie nie zakładaliśmy niczego, po prostu wiedzieliśmy, że zespół z Iławy w ostatnim czasie bardzo dobrze zaczął wyglądać. Zresztą w ostatniej kolejce wygrali ze Zniczem Biała Piska, czy w przedostatniej kolejce, już nie pamiętam, ale gdzieś tam powiedzmy ten wynik też do nas dotarł. Wiedzieliśmy, jak chcą grać i generalnie nastawialiśmy się na dużo więcej ze strony Jezioraka. No a wyszło tak, że strzelamy chyba 6 bramek. Wpada się cieszyć, ja jestem zadowolony. Myślę, że chłopaki także i trzeba w kolejnym meczu wyjść i po prostu zagrać dobre spotkanie, tak dobre jak te, może nie pod kątem jakościowym, bo cały czas gdzieś jeszcze czasami tych elementów jakościowych nam brakuje, ale na pewno dyscyplina taktyczna, chęć tych chłopaków do tego, żeby dalej zostać w tej lidze, żeby się rozwijać, żeby grać, była wysoka i myślę, że przede wszystkim to dało nam dzisiaj punkty. No bo wiadomo, że my tych punktów potrzebowaliśmy bardziej niż Jeziorak. No i to było widać, tak, że praktycznie w każdym elemencie, czy w każdym sektorze boiska ten nasz doskok, ta nasza taka agresja, ale pozytywna, no było to widać. Gdyby nie udało się śledzić tej bramki do szatni i prowadzić 1-0 do przerwy, byłoby trudniej w drugiej połowie? Myślę, że zawsze jest trudniej, jak się wynik utrzymuje remisowy. Bo jeden i drugi zespół gdzieś tam może troszeczkę szachuje, tak? Tutaj mecz się otworzył, wiadomo było, że Jeziorak spróbuje nas w drugiej połowie ukąsić. My wyczekaliśmy, chociaż w sumie to poza początkowymi minutami drugiej połowy, to raczej, tak mi się wydaje przynajmniej, my na tej połowie Jezioraka byliśmy częściej, wykorzystaliśmy swoje sytuacje. No myślę, że wynik sprawiedliwie oddaje to, co się gdzieś tam działo w dzisiejszym meczu. To wysokie zwycięstwo z Jeziorakiem na pewno was zbuduje na ostatni mecz w sezonie, który będzie decydował o tym, czy uda się nam Stomilowi utrzymać bezpośrednio w czwartej ligi. No i zespół jedzie do Gołdapi, ciężki wyjazd z Romintą. No na pewno tak się ułożył terminarz, że my mamy chyba najcięższe mecze, jeżeli chodzi o ten dół tabeli teraz przed sobą. Jeżeli chodzi o motywację chłopaków, to myślę, że oni są zmotywowani przed każdym meczem tak samo. Wiadomo, że jak się wygrywa, no to gdzieś jest się chętniejszym do tej pracy, no bo każdy widzi, że to, co robimy, przynosi efekty i jeżeli zespół podąża w jednym kierunku, tak, bo są wyniki, no to też każdy kolejny mecz jest łatwiejszy, jeżeli chodzi o jakieś tam aspekty. Natomiast tutaj nie trzeba, mówię, czy wynik byłby taki, czy inny, ci chłopcy i tak walczyliby do końca, no bo myślę, że są świadomi, o co grają, dla kogo grają. I ja zawsze będę powtarzał, że to jest zespół, który przede wszystkim nie pęka i zespół, który zawsze zostawia serducho. Być może brakuje czasami umiejętności piłkarskich, brakuje może takiej taktycznej inteligencji, tak to nazwę, natomiast no, poza tym serducho jest i myślę, że to ich gdzieś tam pcha do przodu. Panie trenerze, jak pan oceni pan to spotkanie tak na gorąco? Tak na gorąco, przegraliśmy wysoko. To wszyscy widzą i wszyscy widzieli obecni. Mogę powiedzieć tak. Dużym naszym problemem był na pewno było zachowanie w defensywie, zachowanie przy stałych fragmentach. A jeszcze większym problemem było zachowanie balansu pomiędzy ofensywą a defensywą w te fazy przejściowe, w których zachowywaliśmy się słabo. I one powodowały, że przeciwnik z łatwością nas dobijał kolejną bramką. Zaczęło się od tego, że zagraliśmy dobre 45 minut i w sytuacji, kiedy w ciągu tych 45 minut mieliśmy kilka dobrych okazji, grając bardzo często wysokim pressingiem, kilka dobrych sytuacji do zdobycia bramki, straciliśmy w ostatniej minucie właśnie między innymi na skutek błędów w defensywie poszczególnych zawodników. No i później wyszliśmy, widać było, że tak naprawdę jeszcze chyba śpimy, bo jeden i drugi stały fragment gry spowodował, że nie potrafiliśmy się zachować odpowiednio. Straciliśmy bramki, a później to tak jak mówię, brak tego balansu i próbowaliśmy konstruować,
zostawialiśmy przestrzeń, zostawialiśmy zawodników w słabym kryciu. Ta faza przejściowa była słaba i polegliśmy. To właśnie stracona bramka, tak zwana do szatni, to właśnie psychicznie wpłynęła na zawodników, że tak słabo weszli w drugą połowę? No nie, właśnie nie. Wszyscy byli zmobilizowani. Wszyscy czuli i rozmawialiśmy o tym, że przecież całkiem inaczej to z boiska wygląda, całkiem inny jest wynik w stosunku do tego, co miało miejsce z gry. Wszyscy byli zmobilizowani, ale to jest teoria, tak samo jak stały fragment gry. Zawodnicy w zasadzie teoretycznie mają przydzielonych zawodników, przydzielonych. No każdy sobie dobiera zazwyczaj według wzrostu i ma interweniować, a to tutaj nasze zachowanie polegało na tym, że my mieliśmy krycie, ale do momentu zagrania piłki. Później już tego krycia zabrakło. No i jedna, druga bramka potem spowodowały, że dalej chcieliśmy odbijać, ale to tak jak powiedziałem, chcieliśmy odbijać i uratować jakoś ten wynik, narażając się na kontry ze strony przeciwnika. Czyli można powiedzieć, że przegraliście tak wysoko przez własne błędy, niż bardziej Stomil was czymś tutaj zaskoczył w tym spotkaniu? Nie zaskoczył. Ja myślę, że mieliśmy swój plan. Tak jak mówię, wielokrotnie podeszliśmy wysoko z pressingiem, zabieraliśmy piłkę przeciwnikowi. Mówię o pierwszych 45 minutach. Całkiem fajnie to wyglądało jak na nasz zespół. My mamy określone też problemy, bo ja o tym nie chcę mówić i tak naprawdę to jest nasza wewnętrzna sprawa. Problemy kadrowe, problemy z frekwencją w tygodniu, też niejednokrotnie i to od jakiegoś już czasu. No i jakoś mówię, to szczęście w nieszczęściu, że my jesteśmy w sytuacji, w której jesteśmy pewni utrzymania już. Graliśmy tutaj w dużej części dla siebie, dla kibiców z Iławy. No ale wyszło tak jak wyszło. Mówię, jeżeli chodzi o naszą sytuację, to możemy myśleć o przyszłości na szczęście w czwartej lidze, bo ten cel został zrealizowany. Natomiast no, w takich meczach no, to się na pewno przykro patrzy na to. Jeszcze zapytam się o drugi Stomil. Z taką grą jest w stanie wygrać w Godapi, jak trener sądzi? Trudno mi powiedzieć. Naprawdę, chociaż my mieliśmy też takie w Gołdapi momenty, że chcieliśmy odbić, konstruowaliśmy, byliśmy przy piłce i w tych fazach przejściowych zostawialiśmy znowu przeciwnikowi miejsca, słabo się organizowaliśmy. Rominta Gołdap to jest zespół taki, no, można powiedzieć, z tej czołówki solidny. No i grając na swoim terenie, no czują ten swój atut. Natomiast Stomil jest takim zespołem, który ja obserwuję od kilku kolejek, od kilkunastu, zaczął przede wszystkim punktować troszeczkę inaczej niż to miało miejsce wcześniej i jesienią, tak? Więc coś tutaj drgnęło, jeżeli chodzi o grę na pewno, ale nie będę tutaj obstawiał wyniku na pewno i oczywiście życzę powodzenia, ale nie jestem w stanie powiedzieć, czy wszystko w ich głowach i nogach.